Sonny Bean, kanibalistyczna rodzina z East Lodien Rozdział pierwszy, początki W XVI wieku w Szkocji żył człowiek o imieniu Sonny Bean. Był on przywódcą rodziny kanibalów, która przez ponad 25 lat terroryzowała okolice East Lodien. Sonny Bean urodził się w East Lodien w 1547 roku. Jego ojciec był rolnikiem, a matka gospodynią domową. Sonny był nieudacznikiem i od najmłodszych lat sprawiał problemy. W wieku osiemnastu lat uciekł z domu i ożenił się z młodą kobietą o imieniu Agnes Douglas. Rozdział drugi: ucieczka. Sonny Bean i jego żona Agnes zamieszkali w jaskini w pobliżu Lammermuir Hills. Wkrótce dołączyła do nich ich córka, która urodziła im syna. W kolejnych latach rodzina Beanów powiększała się, a w jaskini zamieszkała jeszcze dwójka synów córka i kolejny syn. Rozdział trzeci. kanibalizm. Sonny Bin i jego rodzina żyli z kanibalizmu. Zabijali podróżnych, którzy przejeżdżali przez okolice, a następnie zjadali ich ciała. W jaskini odkryto później szczątki ponad tysiąca osób. Rozdział czwarty. Aresztowanie. W 1612 roku rodzina Beanów została aresztowana. Sonny Bin został skazany na karę śmierci i powieszony. Jego rodzina została ścięta lub żywcem spalona. Rozdział 5. Przerażająca historia. Historia Sawnia Beana jest jedną z najbardziej przerażających historii w historii Szkocji. Rodzina kanibalów terroryzowała okolice przez ponad 25 lat, a ich zbrodnie są nadal żywe w pamięci mieszkańców. Dodatkowe informacje. Istnieje wiele legend i mitów na temat rodziny Beanów. Niektórzy twierdzą, że byli oni potomkami szkockich druidów, którzy praktykowali kanibalizm. Inni uważają, że byli oni ofiarami klątwy. Niezależnie od tego, czy historia Sawnia Beana jest prawdziwa, czy nie, jest to historia, która wciąż przeraża i fascynuje ludzi. Szczegóły zbrodni Rodzina Beanów zabijała swoje ofiary za pomocą noży, toporów i innych ostrych narzędzi. Ofiary były zabijane na miejscu, a następnie ich ciała były rozczłonkowane i zjadane. Sonny Bean i jego rodzina byli niezwykle ostrożni, aby nie zostać schwytanymi. Nigdy nie wychodzili z jaskini w ciągu dnia, a ich zbrodnie były ukryte w gęstych lasach Lammermuir Hills. Aresztowanie. Rodzina Beanów została aresztowana w 1612 roku. Aresztowanie nastąpiło w wyniku śledztwa w sprawie zaginięcia młodej kobiety. Policja odkryła ślady krwi na miejscu zaginięcia, które doprowadziły ich do jaskini Beanów. Kara. Sonny Bin został skazany na karę śmierci i powieszony. Jego rodzina została ścięta lub żywcem spalona. Wpływ na kulturę Historia Savnia Beana jest często wykorzystywana w kulturze popularnej. Postać Beana pojawiła się w wielu filmach, serialach telewizyjnych i książkach. W 2003 roku powstał film Sony Bean – Flash of Man, który opowiadał o historii rodziny kanibalów. W 2011 roku na antenie BBC wyemitowano serial dokumentalny Sony Bean – The Cannibal of Leaf.